Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o naszych latadłach, statkach, którymi możemy podróżować. Nie będę się tutaj zagłębiał w ich ulepszanie, w maksowanie ich zdolności. Omówimy sobie po prostu ich typy, czym się różnią, jakie są ich podstawowe statystyki, a także ile mają miejsc na technologię, czy też ile mają ładowności. Zaczniemy oczywiście od najsłabszego statku, najsłabszego moim zdaniem, najmniej popularnego zapewne. Przynajmniej nie widziałem, żeby wielu graczy go używało. Chodzi oczywiście o prom, czy też z angielskiej nazwy shuttle. Ja teraz polecę go sobie poszukać. Zrobię z niego eskę, żebyśmy mieli jak najbardziej wyrównane informacje o wszystkich statkach i widzimy się za chwilę. Jak widzicie, podniosłem jego klasę na S. 110 miejsc w magazynie plus 60 miejsc na technologię. Potencjał obrażeń 158, siła tarczy 198, zasięg hipernapędu 159, manewrowość 335. Mniej więcej tak się przedstawia nasz prom. Wymontowałem ulepszenia. Zostawiam w nich tylko podstawową technologię, żebyśmy sobie mogli zrobić porównanie. Co mogę o nim powiedzieć? W gruncie rzeczy jest nawet całkiem zwrotny. Nie można mu zarzucić, że lata się jak jakimś głazem. Ale oczywiście myśliwiec to nie jest. Mimo wszystko zaskakująco przyjemnie się go prowadzi. Dobrze, teraz zapolujemy na Explorera, czy też odkrywcę. Widziałem, że tutaj przylatują w pierwszej fali, więc sobie przeładujemy grę i zaraz zobaczymy. No i tak się prezentuje nasz odkrywca. Generalnie, jeśli chodzi o... Widzę, pojemność magazynu, jak i technologii, jest taka sama jak promu, 110 i 60. Jeszcze dla pewności później to sprawdzę, bo pamięć bywa zawodna. Potencjał obrażeń 55, siła tarczy 218, zasięg hipernapędu 220, manewrowość 607. Zdemontujemy mu technologię, żeby nam nie przekłamywały.
wyjmiemy je ze slotów doładowanych. No i mamy 55, 201, 220, 482. Popatrzmy, jak się tym lata. W sumie to zaskakujące, bo mam wrażenie, że jest trochę bardziej ociężały od promu. A byłem przekonany, że będzie jednak zwrotniejszy. No, może spowodowane jest to tym, że jest to bardziej jednak statek do dalekich podróży, w którym to hipernapęd odgrywa główną rolę, nie jego manewrowość. Ale mimo wszystko jestem trochę zawiedziony. Oczywiście nie jest to nic, czego by nie można było naprawić, czy też poprawić ulepszeniami, ale no, szok i niedowierzanie. Kolejnym statkiem, jaki sobie obejrzymy, będzie transportowiec. Tu już wykorzystamy ten, który posiadam. Nie będę polował specjalnie na niego. O. Jest on maksymalnie załadowany, ponieważ służy mi jako latający magazyn, ale to nieistotne. Wymontujmy mu technologię. No i tak prezentuje się nasz transportowiec na SC. Zauważcie, że tak naprawdę jego pojemność jest minimalnie większa niż pozostałych dwóch statków. 10 pól. Jest to niewiele. No, te transportowce faktycznie mogłyby być zdecydowanie pojemniejsze, żebyśmy to odczuli. No ale zrobili jak zrobili. No i co? Potencjał obrażeń jest znacznie wyższy niż na pewno w odkrywcy, praktycznie trzykrotnie. Siła tarczy 311, hipernapęd 150 i manewrowość 270. No, zobaczmy, jak się tym lata bez wspomagania. Jak widzicie, tylko mam podstawowe ulepszenia, żadnych innych. I co? I tu muszę przyznać, że czuć, że jest to transportowy statek, nie zwinny myśliwiec. Chociaż i tak nie jest najgorzej. No. Mogłoby to być bardziej dokuczliwe.
mimo wszystko jest małe opóźnienie w pilotowaniu. Co do kokpitu, no to już jest topornie. Plus jest taki, że wszystkie ekrany mamy idealnie widoczne bezpośrednio przed nami, ale widoczność jest dość mocno ograniczona. Następną klasą statków dodaną znacznie później niż wcześniejsze omawiane są statki solarne. Jeżeli mnie pamięć nie myli, były one dodane w aktualizacji z piratami i zrobiły niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o środowisko No Man's Sky'a. Jak widzicie, tutaj kokpit jest dość przestronny, daje nam całkiem niezłe pole do obserwacji. Może trochę skrzydła zawadzają, ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Sam statek, no, prezentuje się bardzo fajnie. Żagle, które tutaj dodano, naprawdę robią niezłą robotę. Pomimo, że jest szybszy od transportowca, lata się nim dziwnie. Mam wrażenie, jakby stawiał większy opór niż pozostałe statki, jeśli chodzi o manewrowanie. Pomimo, że według statystyk jest znacznie zwrotniejszy od, dajmy na to, transportowca. Tak się prezentuje nasz Solar po podniesieniu wszystkich statystyk, w sensie miejsc magazynowych, miejsc technologii, czyli 110 miejsc na ekwipunek, 60 na technologię, czyli tak samo jak prom czy odkrywca, o 10 mniej niż transporter. Za to jest znacznie tańszy z jakiegoś powodu od transportera. No i co? Potencjał obrażeń 326, siła tarczy 263, hipernapęd 143 i manewrowość 526. Czyli tak jak mówiłem, no, manewrowość ma dość dużą, ale samo jego pilotowanie wydaje się trochę, jakbyśmy w gęstej zupie lecieli. Oczywiście wszystkie moje odczucia są tutaj typowo subiektywne i ktoś inny może mieć, jeśli o to chodzi, inne zdanie. No po prostu mi jakoś średnio to leży. Aczkolwiek nie ukrywam, że przez bardzo długi czas latałem Solarem i podobało mi się to.
Generalnie uważam, że właśnie solary powinny zastąpić statki odkrywcze. Ich żagle solarne naprawdę sprawdziłyby się na przykład jako doładowywanie hipernapędu w czasie lotu. Ale może po prostu za dużo filmów SF obejrzałem. Chociaż przyznajcie, że pomysł byłby niegłupi. Na póki co te żagle tak naprawdę są tylko ozdobą, a naprawdę mogłyby spełniać jakąś konkretną funkcję. Chyba, że tak jest, a mi to umknęło. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do myśliwca. Tutaj widzicie moją igiełkę, lekki myśliwiec. Zdecydowanie ten statek ma coś w sobie. Może ten środkowy silnik bym zmienił, ale sam jego kształt naprawdę mi leży. No i co? Tak jak wspomniałem, lekki myśliwiec. Pojemność na itemki 100 plus 60 mist na technologię. Wartość 155 milionów, także jeden z droższych statków. Nie wiem, czemu solary są tak tanie. Potencjał obrażeń 313, siła tarczy niecałe 200, hipernapęd 100 i manewrowość ciut mniejsza od solara 493. Teraz, pomimo że ma ciut mniejszą manewrowość niż solar, mam wrażenie, że jest jednak znacznie zwrotniejszy i bardziej dynamicznie skręca. Ogólnie lata się mi nim dużo przyjemniej. Tak jak już wspomniałem wcześniej, pamiętajcie, że może być to tylko i wyłącznie moje subiektowne odczucie i wy możecie mieć inne zdanie na ten temat. Co do kokpitu, no mam wrażenie, że widać z niego wystarczająco dużo. Małym problemem jest tutaj monitor z koordynatami, który przy wolnym locie jest praktycznie niewidoczny, ale jak włączymy dopalacz, trochę nas cofa, widzimy wszystko jak na dłoni. Co do żywego statku, no, latałem nim bardzo mało, jakoś no kompletnie mi nie leżą, pomimo że ich animacja jest dość fajna, no coś jest nie tak, no ale skoro już mówimy o wszystkich statkach
omówmy sobie jego. Mam nieulepszony, tak jak mówiłem, mało latałem, a za pomocą modułów ulepszających nie da się tutaj poprawić jego statystyk, także 35 jednostek na przedmioty plus 21 na technologię. Potencjał obrażeń 388, tarcza 188, hipernapęd 186 i manewrowość 251, czyli w sumie słabo. Wiem, że jest spora grupa zwolenników żywych statków. Co ja mogę o nim powiedzieć? No nie podoba mi się, po prostu mi się nie podoba, dlatego nim nie latam. Jest dość zwrotny. To trzeba mu przyznać. Ale dla mnie jego wygląd jest odpychający. No coś jest nie halo po prostu. Zapewne będę zmuszony trochę nim polatać. Ogarnąć temat ulepszeń, żeby móc nagrać film, się trochę o tym więcej wypowiedzieć, ale bronię się przed tym, jak się da. No źle się w nim czuję i tyle. No nie leży mi. Następną klasą statków są egzotyki. Generalnie bardzo ciekawy wygląd. Podobają mi się zdobienia na nich. Biały ze złotym wygląda obłędnie, do tego idealnie pasuje do multinarzędzia Royala, też właśnie biało-złotego. W sumie chyba z tym mi się też kojarzą najbardziej. Kokpit bardzo fajnie zrobiony, jakby w jednym kawałku. Naprawdę przypomina to, teraz pewnie podpadnę wielu osobom, ale skojarzyło mi się z deską rozdzielczą elektryka. No ale sami powiedzcie, czy tak nie mogłaby wyglądać na przykład deska rozdzielcza Tesli lub czegoś podobnego. Nie jestem zwolennikiem elektryków, nie przepadam za nimi, tak samo jak za żywymi statkami. Aczkolwiek tutaj, no przyznam, że to się sprawdza. Brakuje mi może ciut dłuższych bocznych skrzydeł, ale a ogólnie rzecz biorąc, uważam, że jest ok. Zaraz go sobie ulepszymy, zobaczymy ile ma miejsc. Wiem, że egzotyki no nie należą do najpojemniejszych statków, ale nigdy też nie sprawdzałem, ile maksymalnie może pomieścić. Zaraz się przekonamy. A na pewno cena egzotyka jest egzotyczna. Miejsca 105 plus 60. Kurde, no nie jest źle, nie? O 5 pól więcej niż myśliwiec, o 5 mniej niż pozostałe i o 15 mniej niż transportowiec. Uważam, że mogliby ciut bardziej rozrzucić tutaj to, no bo
Jest to malutki statek, tak naprawdę, tylko z kabiną. A mieścimy w nim praktycznie tyle samo, co w transportowcu. No ale dobrze, przejdźmy do statystyk. Potencjał obrażeń 328, siła tarczy 263, hipernapęd prawie 190 i manewrowość 536, czyli no całkiem nieźle, trzeba przyznać. No ale bym się czuł trochę, latając w nim, pomimo że mi się podobają, to czułbym się trochę jak latając w jajku, a to nie to. No i ostatni rodzaj statku dodany w ostatniej dużej modyfikacji gry. Statek strażników, czy też przechwytujący, interceptor, czy tak jak tutaj mamy nazwę, odzyskany. Cena całkiem przyzwoita, 120 milionów, potencjał obrażeń 316, prawie 317, siła tarczy 205, bardzo ładny hipernapęd 660, nie wiem, i manewrowość prawie 500. Miejsca 120 plus 60, czyli tak naprawdę tyle samo co transportowiec. Czekajcie, tylko coś sprawdzę, jeśli chodzi o hipernapęd, bo nie no, faktycznie ma tak duży. Także 316, no 317, 205, 660 i 467 manewrowość. Na chwilę obecną są to moje ulubione statki. Po części też przez animacje, jakie mają. Pomimo kupy godzin przelatanych tymi statkami, no ciągle mi się nie znudziły. Odnoszę wrażenie, że są najbardziej zwrotne ze wszystkich. Najlepiej reagują też właśnie na wszelkiej maści skręty. Co mnie lekko drzaźni, to fioletowość kokpitu, ale zwłaszcza widoczna na planetach. Ale można się przyzwyczaić. Trochę te drążki sterownicze, czy co to jest z tymi wystającymi kablami, przysłania ekran, ale nie jest najgorzej. Na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, jest to statek, który mi się najbardziej podoba. Także mamy pokrótce omówione wszystkie klasy statków. Teraz przejdziemy do małego podsumowania. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą prostą excelową tabelkę, ale najłatwiej będzie pokazać na niej, który statek do czego najlepiej się nadaje. Jak widzicie, prom nie jest w niczym dobry. Generalnie, jeśli chodzi o bonus tarczy, jest najgorszy. Może tutaj wpierw wyjaśnię. Pierwsza cyfra jest to wartość, jaką osiągnąłem na statkach bez żadnych ulepszeń. Wartość procentowa jest to bonus, jakie statki mają przypisane w grze. Także jeśli chodzi o tarczę, najgorzej wypada prom. Odkrywca, no z pewnością nie ruszyłbym nim do walki. Za to ma naprawdę dobry bonus do hipernapędu, pomimo że nie ma najwyższego, ponieważ w tej chwili go przebił interceptor. Wciąż mnie zaskakuje wysokość zasięgu hipernapędu. Nie wiem, czy to nie jakiś błąd mi się zrobił, ale no sprawdzałem. Faktycznie tak jest. Transporter znowu tutaj jest mistrzem, jeśli chodzi o tarczę. Nie dość, że na start najwyższe tarcze ma, to jeszcze dodatkowo największy bonus.
Niestety manewrowość już słabiutko. No, myśliwiec, jak sama nazwa wskazuje, największy bonus do obrażeń plus największe obrażenia na start. Za to leży, jeśli chodzi o hipernapęd. Solar gdzieś tam po środku się plusuje, nie jest ani najgorszy, ani najlepszy. Egzotyk zdecydowanie największa manewrowość. Zaraz przed Solarem, który, jak mówiłem, trochę ociężale mi się nim lata, ale manewrowość teoretycznie ma wysoką. Tutaj nie zaznaczyłem, generalnie Solar, Exotic i Interceptor mają tak same wysokie bonusy do manewrowości. Żywy statek, mogę mieć przekłamane dane, bo jak mówiłem, mam go nierozwiniętego. Myślę, że zrobię jakiś osobny film o nim, jak zdobyć ulepszenia, gdzie je zdobyć i po co je w ogóle zdobywać. Na chwilę obecną no, jest bardzo słaby. Może w trakcie rozgrywki, jak trochę nim polatam, te dane się zmienią. Wtedy na pewno o tym wspomnę w filmie o żywym statku. No i interceptor. Całkiem zbliżony do myśliwca. Jeśli chodzi o obrażenia, 80% bonusu do nich. Start, jeśli chodzi o hipernapęd, w porównaniu do innych statków jest kosmiczny, za to ma malutki bonus. No i najwyższy bonus, łącznie, tak jak mówiłem, z egzotikiem i solarem do manewrowości. Startowa manewrowość też nie najgorsza. No i to tyle, jeśli chodzi o cyferki. Tutaj wam wrzucę screeny z No Man's Sky Resources.com, mają to ładnie przygotowane, z jakich części mogą się poszczególne statki składać. No i mamy po kolei, tak jak omawialiśmy, czyli zaczynając od promu, przez odkrywcę, transporter, fightera, solarny w tej chwili, egzotiki, żywy statek, no i na końcu interceptor. No i co? To tyle, jeśli chodzi o statki. Miał być krótki film, a po pocięciu go jak sushi, to tak naprawdę i tak wyszło ponad pół godziny, więc strasznie długo. Omówiliśmy 8 podstawowych typów statków, zaczynając od szatla, przez odkrywcę, transporter, myśliwiec, solara, egzotika, żywy statek, no i na końcu interceptor. Są jeszcze dwa dodatkowe statki, Golden Vector i Utopia Speeder, no ale są to statki z ekspedycji, generalnie nie znajdziecie ich latając po kosmosie, ewentualnie może od innego gracza uda wam się je zdobyć. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za cierpliwość i za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, na razie.